Mimo że Akademia Leona Koźmińskiego jest liderem na polskim rynku uczelni niepublicznych, to nie możemy zapomnieć o wyzwaniach, jakie stawia przed nami rosnąca konkurencja czy trendy w zakresie rozwoju edukacji i wykorzystania innowacyjnych technologii w procesie nauczania. Aby sprostać tym wyzwaniom, chcieliśmy zerwać z tradycyjnym modelem nauczania ex cathedra. Tak narodził się pomysł, aby kształcić przyszłych menedżerów, stwarzając im dostęp do innowacyjnych technologii wykorzystywanych w biznesie już na etapie edukacji. Dzięki nim studenci, opuszczając mury uczelni, potrafiliby zdobyte w ten sposób umiejętności lepiej wykorzystywać w praktyce. Jeszcze 2 lata temu pomysł ten pozostawał w sferze naszych marzeń. Dziś, dzięki współpracy z Microsoft i Dell, staje się rzeczywistością. Podczas wyboru urządzenia zastanawialiśmy się zarówno nad laptopami, jak i tabletami wyposażonymi w system operacyjny Android i iOS. Szybko okazało się jednak, że możliwości, jakie oferowały te urządzenia, były dla nas niewystarczające. Nie pozwalały na instalację wszystkich niezbędnych aplikacji biznesowych. Jest to przede wszystkim pakiet Microsoft Office 365 oraz programy wykorzystywane do statystycznej analizy danych. Akademia wykorzystuje technologię Microsoft w 3 aspektach: w zarządzaniu, nauczaniu i uczeniu się. A wszystko to bezpłatnie w ramach licencji dla placówek edukacyjnych. Jest to pierwszy w Polsce referencyjny przykład tego, w jaki sposób można budować mobilność na uczelni, wykorzystując tablety i technologię chmurową Office 365. Nikt wcześniej tego nie robił i jeżeli ten projekt zakończy się sukcesem, w co bardzo wierzę, odkryjemy nowe możliwości wykorzystania technologii w procesie edukacji. Akademia Leona Koźmińskiego poszukiwała urządzenia, które z jednej strony byłoby mobilne, z drugiej pozwalało na typową pracę, jaką wykonują użytkownicy komputerów, na przykład pisanie prac dyplomowych. Zdecydowaliśmy się zaproponować Akademii model Dell Venue 11 Pro, gdyż daje on wyjątkową mobilność i poręczność typową dla tabletu, a zastosowany w nim wydajny procesor w połączeniu z dołączaną klawiaturą gwarantują parametry i komfort pracy nieustępujące tym spotykanym w ultrabookach. Ulubiona funkcjonalność to OneDrive. Dzięki niej mam dostęp do 25 GB przestrzeni, gdzie mogę gromadzić i przechowywać zdobyte podczas nauki materiały, do których mam dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo, dostęp do moich zasobów mam z poziomu bardzo mobilnego urządzenia. Dla mnie ważna jest możliwość bycia w stałym kontakcie z innymi studentami. Korzystając z rozwiązań Microsoft, mogę w dowolnym momencie skontaktować się z kolegami i koleżankami z uczelni. Wykorzystane rozwiązanie to nie tylko nowa jakość dla studentów, ale również nowe możliwości dla wykładowców. Dzięki SharePoint wykładowca ma możliwość tworzenia indywidualnych witryn zajęć. Sam podczas moich wykładów będę korzystał z tego rozwiązania, pokazując studentom, w jaki sposób można efektywnie prowadzić projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w chmurze. Dodatkową wartością projektu jest to, że udało się stworzyć partnerstwo pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego i firmami biorącymi udział w projekcie. Akademia Leona Koźmińskiego ma ambicje, by stać się najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, utożsamianą z innowacyjnością i rozwojem, kształcącą świetnych specjalistów w swoich dziedzinach. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że dzięki naszej współpracy z Microsoft i Dell jesteśmy bliżsi realizacji tych celów.